Mieszkałem, proszę pana, w bardzo zacnym domu na rogu ulicy Kępnej i Targowej. Niech pan sobie przypomni ten kawałek. I tam jest taki grafitowy budynek z ładnymi arabeskami i różnymi tam zdobieniami. I ciekawy architektonicznie, aczkolwiek od podwórka, jak wszystko na Targowej, był bardzo kiepskiej jakości, a myśmy od podwórka mieszkali. To jest tak po Przekątnej od Bazaru Różyckiego. Przez cały mój życiorys, właściwie ten wczesny, socjalistyczny także później, to było centrum Warszawy ze względu na Bazar Różyckiego, bo tam było wszystko do kupienia. No, po cenach różnych. A w czasie socjalistycznym to były czasy, kiedy się tam kupowało pomarańczkę jedną na prezent, jak się szło do szpitala do kogoś. Ale w ogóle warzywa, owoce, no wszystko, czego nigdzie nie było potem długo, długo w sklepach, to na bazarze było wszystko. Jak nie od przodu, to od tyłu. Trochę taniej, trochę drożej, ale było wszystko, no, łącznie ze złotem i brylantami nawet podobno też. Z dzieciństwa mi pozostało parę sprośnych piosenek z imienin i z towarzyskich spotkań, bo to był okres, kiedy się zdrowo piło, szczególnie na pracę. Jak myśmy robili jakieś tam święto rodzinne, w sensie imieniny czy spotkanie towarzyskie, to tata zawsze pilnował, że na parę miało być pół litra i ćwiartka w zapasie. Także 3/4 było na parę i pierwsza tura to było pół litra na stół, prawda? A potem jeszcze dodatki. To zwykle szło. Aczkolwiek to była rodzina taka, powiedziałbym, średnio alkoholowa, a jak na Pragę, to bardzo nisko alkoholowa. Praga w tym czasie była centrum życia towarzyskiego absolutnie. Tam było knajp więcej jak kamienic, zdaje się, bo w niektórych były po dwie knajpy. Gdyby pan nóżkę cyrkla wbił w swoim budynku i takie zatoczył koło, powiedzmy, o promieniu kilometra, to byłby pan w stanie wymienić jakieś nazwy knajp w okolicy najbliższej? Proszę pana, więc tak, na Brzeskiej była knajpa w knajpę dosłownie. To znaczy do Brama Chłust. Najsłynniejsza była u marynarza. To było tak w pobliżu Ząbkowskiej, gdzieś tak między Barzanem a Ząbkowską. I był taki tłuścioch ogromny, takie chłopisko tłuste i on podobno był marynarzem. Tam Kolczyński także bywał. Wie pan, kto to Kolczyński? Tak, Kolczyński zresztą się udzielał i na bazarach. Jak ktoś krytykował Trzy Karty na przykład, to miał do czynienia z Kolczyńskim wtedy. Używali go do tego, jak ktoś miał pretensje, wie pan, o te tam różne machlojki. Wypłaty. Tak, tak, tak. I on, no, wystarczyło, że on przyszedł, za oszewkę wziął i sprawa była załatwiona, nie było reklamacji wtedy. Czyli on trzymał taką sztamę z tymi tak, deklarzami? Jego po prostu jak teraz to koreluje, to jego wzywali do akcji, do straszenia. A on był mocno trunkowy, zdaje się, bo zwykle chodził, to co ja widziałem go kilkakrotnie, to zawsze był po. To był niewiele wyższy od tego i w tym czasie, kiedy ja go widziałem, to już był taki starszawy, no, dla mnie zupełnie starszawy pan. I to ani sportowej sylwetki, bo już był trochę taki tłustawy, ale dobrze zbudowany, może powiem, nie tłustawy, bo raczej bary miał niż brzuszek. Natomiast marynarz to był taka klucha. Podobno gdzieś czytałem, że 250 kg ważył. Nie wiem, a ja nie wiem ile on ważył, jakoś mi się nie utrwaliło nigdy, ale ja tam kiedyś po coś do niego jakąś tam awaryjną wódkę kiedyś u niego kupowałem, ale to tak raz tylko i atmosfera mi nie bardzo tam odpowiadała, bym powiedział. Słynna też była knajpa portowa i na rogu właśnie Jagiellońskiej i Okrzei była portowa. Budynek teraz jest w remoncie,
Mają go chyba rewitalizować, ale nie wiem, co tam będzie. Długo, długo już tam później nie było, bo to też taka mordownia była, że Jezus Maria. Natomiast targową wzdłuż, jak się szło, a człowiek miał nie fart mieć koszulę jaką taką, jako tako czystą, powiedzmy, czy nie daj Boże białą, no to takie były panie, które się braminki nazywały i zapraszały do bramy. Tak, i pełny zakres usług był, oczywiście z wyszynkiem, raczej samogony i tak dalej. Wszystko było strasznie tania, ta wódka była, jak wiem, ale u mnie się jej nie uważało, więc ten. Ale taka melina to była wszędzie. Kiedyś nawet w czasie służby wojskowej to skorzystałem z tego. Bo prysnąłem na lewo z jednostki. No i już dochodziłem do domu, kiedy Gazik koło mnie przejechał ze służbą. No i zatrzymał się trochę dalej. No to ja w bramę. I takiego łebka wysłałem. I mówię, ty zobacz, co oni tam robią. No i on powyleciał, rozejrzał się, a taki bystry chłopaczek był. Przyleciał, proszę pana, oni tam stanęli dwie bramy dalej, ale dwóch wyszło i idą tutaj. To mówię, pryskamy gdzieś na klatkę. To niech pan do mnie idzie, mówi. No i on zaprowadził mnie do domu, mamusia mnie przyjęła herbatą. Posiedzieliśmy z pół godziny, a ten mały tam pilnował, prawda? I jak przyszedł z radością, powiedział, że już wsiedli do tego gazika i pojechali, no to ja wtedy wyszedłem. Także taka atmosfera była ogólna, mówię, przyjazna i swojska.